Ostatnio jeden z moich widzów, czyli Spizganiec, wysłał mi taką listę pytań ja powiedziałem, że hej, mogę w sumie na tą listę pytań odpowiedzieć. I postaram się to zrobić może nie w jednym filmiku, ponieważ zajęłoby to znowu z godzinę, a wiem, że niektórzy z Was z kolei nie mają aż tak dużo czasu, więc postaram się to rozbić na takie mniejsze części. Jednym z tych pytań, akurat pierwszą, pierwszą, że tak powiem, pierwszym odcinkiem tej serii odpowiadania na pytania spizgańca jest to, czy Polacy powinni grać na swoich serwerach, czy bardziej grać u obcokrajowców Um, no i tutaj mamy takie dwie kwestie, bo z jednej strony można, wiadomo, grać u obcokrajowców i, e, hej, e, w sumie poznać kultury, albo wyzywać się nawzajem od kebabów, zawsze jakieś takie śmieszne rzeczy są. Um, ale z drugiej strony możemy pokazać, że Polak potrafi i możemy coś zrobić, tylko niestety, no już tak wyszło, że jeżeli chodzi o serwery, um, no to mało ludzi było, którzy, którzy, którzy rzeczywiście pokazali, że Polak potrafi, bo większość polskich projektów, niestety, jeżeli chodzi o serwery, um, no kończy się na tym, że ściągamy bądź modyfikujemy skrypty z internetu, które zostały zrobione przez kogoś innego i to mnie deczko denerwuje, ponieważ na przykład kiedyś udzielałem się na forum programistycznym e, pawn, pawne, czy pawne O.P.L. czy coś w tym stylu nie, nie ogarniam, już, to już teraz nie pamiętam, ale chodziło tutaj o język programistyczny e, pawn, albo pawn, jeżeli chodzi o angielski, e, no to właśnie był sobie to taki język programistyczny i tam właśnie byłem e, jednym z tych, w ogóle tam było sporo wspaniałych ludzi, którzy właśnie pokazywali, że Polak potrafi, jeżeli chodzi o na przykład grę GTA San Andreas, gdzie w sumie byli tam ludzie, którzy naprawdę fajne projekty robili, a naprawdę innowacyjne, naprawdę projekty, których nie było wcześniej. No i ja tam byłem jednym z tych ludzi, którzy w sumie był bardziej taki doświadczony, znaczy, może nie byłem tam asem, że wiadomo wszystko robiłem i tak dalej, ale e, jakoś sobie radziłem w tym e, w tym tutaj środowisku i jakieś tam serwery miałem swoje i tak dalej, e, które właśnie wyróżniały się tym, że zawsze byłem mniej więcej innowacyjny i na przykład, nie wiem, mój serwer, jeżeli chodzi o kiedyś, miałem taki serwer, e, taka w GTA San Andreas, była ta, taka modyfikacja i ona się nazywała, że no można było jeździć ciężarówką, tak? No i, i tam się się rozwoziło towary i ja miałem taki serwer, Serwer. i na przykład, jako pierwszy, pierwszy, chyba jeżeli chodzi o Polskę, nie wiem czy w Europie, czy świat, nie chcę się wypowiadać, ale w Polsce na pewno mój serwer miał coś w stylu na przykład systemu, systemu tak no, czyszczenia pojazdu po prostu, czyszczenia pojazdu. że mieliśmy nie i do tej mylinie wjeżdżaliśmy, i tam to zbierało nam ileś hajsu z tego, i mogliśmy sobie wybrać jakiś tam program odnośnie tego, jak nasza ciężarówka ma zostać umyta, lub samochód prywatny, bo samochody prywatne też były. No i ja zawsze na tym forum mówiłem ludziom, wiesz, słuchaj, nie, nie bierz gotowców, czy coś takiego, albo nie będziemy robili skryptów za ciebie, bo na tym forum, no bo to forum było polskie, jeżeli o tym jeszcze nie wspomniałem, albo ktoś się tego nie domyślił, no to to forum było polskie i no i właśnie tam dużo ludzi przychodziło i prezentowali swoje super tutaj pomysły na serwer, które już były i tak myślę też, że są na przykład w w przypadku YouTube'a tutaj też dużo ludzi przychodzi i robi to, co, to, co już było, tylko w, tutaj, w jeżeli chodzi o serwery, a YouTuba, to są dwie różne rzeczy. Z jednej strony, bo e, robiąc coś na YouTube, jest, jest tak w sumie, jesteśmy konfrontowani z większym gronem ludzi, i tutaj może być taki mały problem, że no ciężko będzie po prostu zrobić coś oryginalnego, czego ktokolwiek kiedyś tam czy ktoś e, czegoś tam nie zrobił, e, ponieważ w sumie każdy mógł na przykład zrobić jakiegoś let's playa z gry, tam x, tylko powiedzmy. Ten let's play akurat nie był na tyle popularny, żebyśmy się o nim dowiedzieli. Ale jeżeli chodzi o serwery Sampa, no to powiedzmy Sampa, no, no tak się mówiło Sampa. Jeżeli chodzi o serwery Sampa, no to tam community polskie szczególnie było na tyle małe, że łatwo było coś nowego wymyśleć, ale tam z reguły przychodzili ludzie i mówili, no ja bym sobie chciał zrobić taki serwer roleplayowy, który naprawdę by się tym wyróżniał, że nie wiem, żeby miał pracę, gdzie by się zarabiało i to byłoby oryginalne i z tym, że to już było wszędzie, ale ja będę inny. No i tam byli tacy ludzie i oni z reguły nie umieli programować w ogóle albo chcieli, nie wiem, albo chcieli wynająć jakieś programistę za darmo, albo za jakieś śmieszne 10 zł, żeby napisał im wiadomo jakiś skrypt, który miałby najlepiej z milion linii kodu i który by obejmował jak najbardziej skomplikowane właśnie rzeczy, czy też powiedzmy działania, jeżeli chodzi o taki skrypt, no i to się niestety nie wypalało, no bo właśnie są te osoby, które przychodziły i mówiły, hej, tam w sumie wiecie, mam oryginalny pomysł, ale nie umiem programować, więc albo zrobisz ten skrypt za mnie, i w większości przypadków ta osoba nie płaciła albo ja ci zapłacę, ale nie wiem 10 zł, albo doładowanie jakieś śmieszne, więc no ceny no przepraszam, ale jeżeli jakiś programista ma spędzić nad czymś powiedzmy, nie wiem 3 miesiące pracy, czy nawet więcej, no to chyba tutaj nie będziemy sprzedawali takiego programisty za 10 zł do ładowania, prawda? No bo, hej, to trzy miesiące pracy, a właśnie, żeby napisać jakiś skrypt od zera, no to mniej więcej tyle trzeba było, żeby jakieś podstawowe funkcje ogarnąć. No i czym, tak, wracając do pytania, właśnie, bo na, to, na tym forum, właśnie, było dużo tych takich Polaków, którzy przychodzili i tam było zawsze coś takiego, że albo mieli nieoryginalny pomysł, albo nie umieli czegoś zrobić, a jeżeli nie umieli czegoś zrobić, to chcieli, żeby ktoś za nich to zrobił, albo za darmo albo za jakieś śmieszne pieniądze. Rzadko kiedyś się kto trafiał, że powiedział, wiesz, słuchaj, mam tutaj projekt, nie umiem pracować, czy no, nie umiem programować, ale dam ci powiedzmy, nie wiem, 3000 zł, jak to zrobisz. Czy się są takie osoby, były takie osoby i to pamiętam i miałem okazję brać udział w takim projekcie, ale hej, rzadko się to trafia, to jest raptem jeden na milion w zasadzie. Więc wracając do pytania, czy jestem za tym, aby Polacy robili swoje serwery, jeżeli taki Polak, powiedzmy, ma oryginalny pomysł i rzeczywiście jest w stanie reprezentować naszą nację, nasz naród w jakiś taki sensowny sposób, to jest tak samo jak z YouTube'em. twierdzę, że na przykład Boxdel robi nieoryginalne filmy prezentując fakty, które już wszędzie były, tak samo uważam, że nie powinniśmy robić serwerów, które już wszędzie były, z takimi samymi trybami i dalej, jeżeli się totalnie niczym nie wyróżniają albo mają skrypty z neta zmodyfikowane. Bo ta modyfikacja musiałaby być naprawdę solidna i naprawdę musielibyśmy praktycznie przerobić cały skrypt, żeby to się wyróżniało. tak? No więc uważam, że jeżeli jesteś Polakiem, na przykład jeżeli ktoś to ogląda, kto chciałby zrobić serwer, jeżeli chcesz zrobić serwer, a nie umiesz programować albo nie masz pomysłu i sobie pomyślisz, hej zrobię kolejny serwer roleplayowy, który się totalnie niczym nie wyróżnia. I powiedzmy będą tam grali gracze, wiem, że pewnie nie będzie miało to sukcesu, bo takie osoby z reguły wiedzą, że to nie będzie miało sukcesu, ale powiedzą sobie, hej, no te 20-30 osób na pewno będzie na moim serwerze grało. No to wtedy lepiej nie rób tego serwera, wtedy tak samo jak z YouTube'em, lepiej rzuć to tam w kąt, po prostu zrób coś oryginalnego. Z kolei, jeżeli właśnie masz oryginalny pomysł, jeżeli masz pomysł na to, jak błysnąć, jak Polak powiedzmy, znaczy, no tutaj chodzi o to, że nie trzeba mieć zawsze takich patriotycznych myśli, jak ja to w tym momencie prezentuję, ale o co mi chodzi. O to mi chodzi, że jak wtedy sobie jakiś, nie wiem, Debil, znaczy, no, Debil, no, tak, tak go nazwijmy Debil tutaj. Oczywiście szanuję wszystkich innych, jeżeli chodzi o nację, ale tego tutaj nazwijmy Debil na potrzeby filmu. Jeżeli jakiś Debil, powiedzmy, z Niemiec, albo jakiś Debil z Argentyny będzie sobie szukał i sobie popatrzy na jakieś tam polskie serwery z jakiejś gry, jakiejkolwiek, i zobaczy, na przykład, taki polski serwer, i wejdzie i zobaczy, że tam są skopiowane skrypty z Neta i jest to serwer, który się totalnie niczym nie wyróżnia, to po prostu tak automatycznie straci troszeczkę, że tak powiem, respektu, jeżeli chodzi o Polaków. I wtedy, powiedzmy, będziesz sobie grał gdzieś tam w Counter-Strike'a i zobaczysz, że przeciwnie są Polacy i zacznij wyzywać na przykład właśnie na podstawie tego. Nie musi tak być, ale jak najbardziej może tak być. No i dlatego po prostu radziłbym takiej osobie w tym momencie, jeżeli nie ma oryginalnego pomysłu, po prostu rzuć to w kąt i nie odzywaj się po prostu. Jak, nie, jak się, nie, jak no, nie wiesz jak coś się robi, to się po prostu za to nie bierz, tak? Albo jak nie masz oryginalnego pomysłu. To jest w tym momencie to samo. Tymczasem jeżeli masz oryginalny pomysł, który myślisz, że będzie się wyróżniał, i znaczy, no, w sumie z drugiej strony osoby, które mają nieoryginalny, po prostu też z myślą, że będą się czymś wyróżniały, bo nie wiem, powiedzmy, jest jakiś tam plugin na czacie, który dodaje na czacie jakieś rangi i powiedzmy, normalnie administrator jest czerwony, a jakiś z usek przyjdzie i powie, a mój skrypt będzie na tyle oryginalny, że w sumie admin będzie teraz zielony i to w sumie jest jakieś tam oryginalność w jakimś stopniu, ale z drugiej strony, no, hej, jaki to jest improvement, tak? Ale jeżeli właśnie z kolei masz jakiś Pomysł na oryginalny projekt, to oczywiście bierz się jak najbardziej, bierz ludzi i zacznij nad tym pracować. Myślę, że to jest warte, ponieważ wtedy będziesz reprezentował naszą, powiedzmy, rację po raz kolejny. zabrzmi tutaj patriotycznie strasznie, będziesz nas reprezentował w jakiś porządny sposób. Tak samo jak ja miałem w miarę innowacyjne skrypty. Zawsze moje projekty zaczynałem od zera i nigdy nie miałem potrzeby pobierania skryptów z neta. A tymczasem, no tak samo jak mamy na przykład polskie, o taki prosty przykład, prosto z mostu. Bo wielu z Was się pyta, na jakim serwerze gram, jeżeli chodzi o to, co widzicie tam w tle, czyli nam z reguły są to serwery surf, o które się pytacie i prosta różnica, bo większość z Was, jeżeli gra, grała kiedyś na serwerach surf, to z reguły wie, jak te timery wyglądają. No i serwery polskie, w sumie w 95% z tego co wiem, a wiem bo w sumie czasami na przykład jak ten serwer główny laguje albo mają problemy z bazą MySQL, no to sobie szukam jakiegoś randomowego serwera i parę razy trafiłem na polskie serwery i co tam widzę, co tam widzę, no uwaga, widzę tam timera z neta, po prostu taki licznik czasu ściągnięty z neta po prostu, i aż mnie dosłownie to boli, ponieważ tam albo to nie jest net przetłumaczone, a przetłumaczenie skryptu naprawdę nie jest trudne, bo widzimy sobie, otwieramy sobie pliczki. I tam widzimy na przykład, nie wiem, po, po angielsku jest pod klawiszem 5, to, to, bo to jest napisane po prostu no, tak, tak normalnie, jakbyście zdanie pisali, tylko z reguły w jakichś tam na, nawiasach, czy jakichś tam, nie wiem, interpunkcjach, nie, interpunkcjach, Boże, ale no jest to na jakieś wyróżnione jakimś tam kolorem, zapewne jeżeli używacie dobrego programu, powiedzmy, do kodowania, to jest to zapewne nawet jakoś wyróżone, wyróżnione. Jeżeli robicie to w notatniku, no to po raz kolejny raczej za to się nie wierzcie, tak. Znaczy, no wiadomo, są osoby, które programują w notatniku, ale no hej, to nie jest zbytnie efektowne i efektywne zarazem. No i tam mamy na przykład pod przyciskiem 5, 5 mamy napisane tam 5. .begin timer czy start timer, co nie, no jedyne co ta osoba musi zrobić, to otworzyć ten pliczek, który w tym momencie za to odpowiada, jakoś tam to znaleźć, no wiadomo, zależy od skryptu, zależy gdzie to jest i tak dalej, ale no nie jest to nic trudnego, musi to znaleźć, musi po prostu ten pliczek otworzyć bądź zdekompilować, bo jestem pewien, że żaden autor się nie obrazi na was, jeżeli zdekompilujecie jego skrypt w celu e, jakiejś tam lepkiej, le lepkiej le lekkiej, powiedzmy przeróbki bądź przetłumaczenia. Z reguły nie, zawsze możecie się spytać o pozwolenie. No i wtedy ta osoba musi to raptem zmienić na 5 kropka. E, nie wiem, rozpocznij, rozpocznij czasomiec czy whatever, jak to jest tam po polsku. No to, za to na, na to pewnie są jakieś tam bardziej słagerskie wyrazy, ale ja w tym momencie nie mam żadnych w głowie. E, no i wtedy już mamy coś, chociaż to nie jest tak całkiem zneta i coś, co się chociaż wyróżnia, chociaż troszeczkę wkładów w to e, znaleźliśmy, a teraz właśnie e, wło włożyliśmy w to wkładu troszeczkę. E, no a teraz, właśnie przed nagrywaniem tego filmu, sobie dosłownie wszedłem na CSA, wszedłem XDU e, na CSA i e, poszukałem sobie pięć serwerów SURF, e, czyli tych, na których zwykle gram. E, no i co widzę? Pięć serwerów właśnie typu SURF z Polski, polskie serwery, jest to nazwane jakoś tam, nie wiem UZDiH albo, albo nie wiem Jamajska Jaskinia czy coś w tym stylu, no nie ogarniam, ale jest sobie taki serwer i tam wchodzę i te te serwery mają dosłownie te same e, skrypty jeżeli o to chodzi, żaden z tych serwerów nie ma jakichś tam skryptów spolszczonych Chyba jeden z tych serwerów się wyróżniał tylko tym, że tam był jakoś admin oznaczony, ale to też w sumie jest taki skrypt z Neta, więc hej. No i to jest moim zdaniem złe. Ja nie wiem, czemu Polacy akurat muszą mieć, jeżeli o to chodzi, taką twórczą wenę, żeby coś kopiować, albo po prostu wkładać w to zero jakiejś własnej inwencji. No bo jeżeli mamy na przykład taki prosty przykład, to albo właśnie te serwery, albo takie filmiki Boxdela, no to wchodzimy sobie powiedzmy na Reddita, mamy tam jakiś fakt, tam jest taki subreddit zwany Global Offensive, i tam jest wszystko. Dotyczące, i tam jest wszystko dotyczące Counter Strike'a, Global Offensive czy też sceny sportowej no i tam widzimy jakieś fakty na przykład nie wiem team sportowy się roz, rozpada, albo nowy powstaje i wtedy Boxdel od razu wchodzi tam i tam widzi jakiegoś na przykład gracza w tym teamie i zaraz jest 10 faktów o jakimś tam graczu, a wiecie skąd? właśnie z tej strony. I to samo jest z serwerami Global Offensive. Um, właśnie mamy tam sobie jakieś tam powiedzmy pluginy i jakiś Staszek sobie pomyślił, ej super, mam pomysł zrobię serwer surów w CSGO, tego jeszcze nie było, co nie? No i tak się składa, że nasz kochany Staszek jeszcze nie wie jak programować. para on jeszcze nie wiem jak programować, nie ma o tym pojęcia więc hej, poszuka sobie jak zrobić serwer CSGO no w trybie surf, co nie, no i tam mu wyskoczą pewnie jakieś ustawienia serwera, który musi mieć typu R-accelerate czy po prostu accelerate i tam powiedzmy będzie wiedział jak to się ustawia no i później sobie pomyśli, hej, potrzebuję właśnie jakiegoś takiego timera, więc wpiszę sobie CSGO surf timer download no i to mu coś wyskoczy i i złoży to jakoś tam kupę, no i nazwie to oczywiście pewnie jakaś śmieszna nazwa gimbaza uznka xd i będzie fajny serwer. No i po prostu wstawi to, i pewnie dużo ludzi tam nie będzie grało. No ale i tak, czemu musimy coś takiego robić? Czemu po prostu nie nauczysz się na przykład programować? Bo w sumie nie rozumiem tego, to czemu te osoby na przykład od razu się nie nauczą programować, bo wtedy tak, na nauczysz się programować, masz wtedy powiedzmy jakąś przyszłość pracy. No w sumie chociaż teraz nie, no bo w sumie. W no W Polsce teraz z tego co pamiętam Większość ludzi szła na przykład na informatykę stosowaną Bo myśli, że na informatyce stosowanej się robi gry I tam gier się nie robi, ale oni myślą, że tam właśnie się gry robi Później tam idą, hej ja zostanę programistą gier I zrobię grę, która jest super oryginalna i zarobię na tym miliony A no ale hej, właśnie taki Józek, który zrobił serwer w CSGO Mógłby się nauczyć programować Wtedy ma powiedzmy lepie lepszy start w życie zawodowe Wtedy od razu zrobi serwer, który jest jakiś, powiedzmy, oryginalny, no bo ma tam jakiś pomysł i wtedy rzeczywiście może ten pomysł zrealizować, bo powiedzmy, skrypty, które są dostępne na internecie, nie zawsze będą, nie zawsze będą, powiedzmy, ilustrowały jakoś jego ten pomysł oryginalny i będzie musiał pójść na kompromis i po prostu zejść z tego pomysłu i we, wziąć to, co jest, a tak to sobie zaprogramuje to, co mu pasuje po prostu. So, nie wiem, chcę zrobić jakiś tam różowy, różowy timer, to zrobi sobie różowy timer, a na internecie na przykład gotowe są tylko Czarne. I co on teraz robi? On jeszcze nie może zrobić różowego, bo nie ma pojęcia o tym, jak to się robi. Więc zrobi w tym momencie jeszcze oryginalny serwer. Jeżeli to będzie oryginalny serwer, czy który czymś się wyróżnia, będzie miał graczy na tym. No bo na przykład takie polskie serwery Słów. Mają na przykład, powiedzmy, gotowe skrypty i powiedzmy 10 graczy, tak? A mamy taki serwer KSF, czyli serwer, na którym ja gram, i oni tam wszystko ręcznie pisali, oni tam wszystko samemu pisali, no i powiedzmy, na wszystkich ich serwerach razem wzięty w jednym momencie jest powiedzmy 100 graczy, co nie Już tak w wieczornych godzinach, kiedy wszyscy są po pracy, mają 100 graczy. A te, te takie polskie serwery w godzinach szczytu mają dalej 20, więc no nie rozumiem o co chodzi w tym momencie. Nie rozumiem, czy oni się po prostu nie nauczą programować, ponieważ no wiadomo, jeżeli masz serwer i dasz tam jeszcze jakiegoś vip -a, na przykład, albo jakieś korzyści za pieniądze, po prostu przycisk Nacji, no to sobie jakiś tam gracz może pomyśleć: Hej, włożyli w to jakiś wkład, więc może dam im trochę mojego hajsu, w końcu im się należy, no bo napracowali się nad tym i mi się to podoba i lubię tutaj spędzać czas. A tak to stawiamy takie serwery ze skryptami z neta i nikomu się to nie przyda, każdy już to widział i to nie jest oryginalne i wcale na tym nie zarabiamy. I to jest złe, ponieważ jeżeli zrobimy taki gówniany serwer, albo po prostu do wszystkiego będziemy podchodzić w taki gówniany sposób, no to wtedy, powiedzmy, nic nie zarabiamy, albo zarabiamy za mało i wtedy nie płacimy podatku. Jak podatku nie płacimy, no to państwo nie ma pieniędzy. Jak państwo nie ma pieniędzy, no to jest biedne i po prostu brakuje tutaj ciągle na, na coś tam pieniędzy. A jeżeli państwo jest za biedne już ktoś po prostu, powiedzmy, się dowiedział o tym, że państwo jest za biedne z rządu, no to rząd po prostu postanawia robić to, co teraz robi, czyli po prostu bierze hajs ze swojej kieszeni, robi jakieś tam cezury medialne, żeby nikt o tym się nie dowiedział i to wszystko, i jest wszystko spoko i tak się w sumie upada w jakiś tam sposób, tak? A powiedzmy, jeżeli Polacy, znaczy, no mówię, są dobrzy ludzie, ale ja teraz mówię o tych złych. Jeżeli właśnie ci źli Polacy by się zabrali do tego, aby nauczyć się programować, aby wziąć po prostu się do roboty w jakikolwiek inny sposób, w porządny sposób, no to by po prostu by zarabiali więcej, było więcej podatków, było więcej hajsu dla państwa, może wtedy byliby lepsi politycy, znaczy who knows, no ja nie daję gwarancji na to, ale mogłoby tak być. Więc to był pierwszy filmik, jeżeli chodzi o twoje pytanie, czy powinniśmy grać u siebie, czy powinniśmy grać u obcokrajowców Także jeżeli mamy powiedzmy grać u siebie, robić własne serwery no to mam nadzieję aby one były jak najlepszej jakości albo po prostu zrobione własne tak, bo to nie musi być jak najlepszej jakości wiadomo pierwszy film jaki tam nie wiem jakiś reżyser robił to też nie był najlepszej jakości znaczy może był ale nie był na pewno nie ma na pewno najlepszych i najlepszych mikrofonów i najlepszych edytorów ale powiedzmy miał jakiś fajny pomysł i to samo powinno być z serwerami powinien mieć jakiś fajny pomysł z którym startujemy a jeżeli tymczasem mamy to w dupie, to jednak powinniśmy grać u obcokrajowców, ponieważ oni zrobią to lepiej, albo tam się może trafi jakaś osoba, która ma fajny pomysł i zrobi to lepiej w przypadku jakiegoś tam na przykład serwera KSF czy coś takiego, który jest o wiele lepszy od w sumie wszystkich polskich serwerów, bo dobrego serwera z w Polsce jeszcze nie widziałem, przepraszam, ale wszystkie serwery niestety są. Z lubi nami z neta i to mnie bardzo drażni. Także jeżeli mamy pomysł i mamy jeszcze jak to wykonać, to powinniśmy grać u siebie, jeżeli nie, to powinniśmy grać u konkurencji, że tak powiem. Więc to by była właśnie odpowiedź na twoje pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że ci się podobało, mam nadzieję, że w sumie, nie wiem, zrozumiałeś o co mi chodzi lub ty widzu po prostu, nie tylko Spizganiec, ale tylko ogólnie ty, ty widzu, który to oglądasz teraz, mam nadzieję, że zrozumiałeś, mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak, to zostaw komentarz, jeżeli nie, to zostaw komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!